Arek napisał tak: chodzi mi o to, że często mówi się, że na przykład rzeczy produkowane na rynek zachodni są lepsze niż te na rynek wschodni. Nawet wśród Polaków mieszkających w Wiedniu panuje przekonanie, że oleje tu są lepsze niż te w Polsce. Widzę, że ten olej był już porównywany na kanale R2D, a ja mam oryginalny olej zakupiony w serwisie Volkswagena w Wiedniu, mam na to rachunek i ten olej jest o wiele droższy niż ten sam w Polsce. Kosztował mnie 47 euro za 1 litr. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany olej. Jest to olej oryginalny Volkswagen 0W20 Long Life 4, norma 508/509. Cel główny odcinka to porównanie prezentowanego oleju z rynku austriackiego z odpowiednikami z rynku polskiego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Arkadiusz, właściciel Skody Octavii 1.5 TSI z grudnia 2021 roku. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się jedna próbka. Jest to olej świeży. Jaka jest motywacja Arka do skierowania tego oleju do badań? Arek napisał tak: chodzi mi o to, że często mówi się, że na przykład rzeczy produkowane na rynek zachodni są lepsze niż te na rynek wschodni. Nawet wśród Polaków mieszkających w Wiedniu panuje przekonanie, że oleje tu są lepsze niż te w Polsce. Widzę, że ten olej był już porównywany na kanale R2D, a ja mam oryginalny olej zakupiony w serwisie Volkswagena w Wiedniu, mam na to rachunek i ten olej jest o wiele droższy niż ten sam w Polsce. Kosztował mnie 47 euro za 1 litr. Ciekawe byłoby porównanie go z olejem zakupionym w Polsce. Olej produkowany najprawdopodobniej przez firmę Shell, klasa lepkościowa 0W20, klasa według APSN, według ACA C5, z dodatkowych aprobat norma volkswagenowska 508/509 oraz Porsche C20. W ramach przypomnienia, eksperymenty z udziałem tego oleju na R2D to odpowiednie odcinki z takimi numerami jak 67 oraz 135. W odcinku numer 67 otrzymano następujące wyniki. W odcinku numer 135 otrzymano następujące wyniki. Widać wyraźnie, że dwukrotne pomiary tego oleju wykazały lepkość w niższej temperaturze na poziomie około 39,5 mm2 przez sekundę, natomiast w 100 stopniach pomiar z pierwszego odcinka to lepkość na poziomie 7,9 mm2 przez sekundę, podczas gdy pomiar próbki z odcinka numer 135 zakończył się wynikiem na poziomie 8,1. To automatycznie przełożyło się na zróżnicowanie wskaźnika lepkości pomiędzy próbkami z tych dwóch odcinków. Być może jest to delikatnie zmieniona formulacja oleju i stąd te minimalne rozjazdy. Sprawdźmy zatem, jak kształtują się parametry lepkościowe tego samego oleju zakupionego nie w Polsce, tylko w Austrii. Zanim jeszcze pomiary, to oceńmy wizualnie różnice między tymi olejami. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Wyłącznie jeden pomiar lepkościowy oraz w tle rejestracja widm dla wszystkich porównywanych próbek. Zapraszam do wspólnego monitorowania poszczególnych kroków eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Porównujemy ten wynik z wynikami z poprzednich odcinków. Różnice nie przekraczają 1,5%, zgodność parametrów lepkościowych wysoka. Oleje należy uznać za tożsame ze sobą. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma dla trzech próbek, przyglądamy się otrzymanym wykresom, widać wyraźnie wysoką zgodność zarejestrowanych widm,
profilaktycznie generujemy jeszcze widmo różnicowe dla badanych olejów. Pierwszy wniosek z badania spektralnego jest następujący. Oleje są do siebie bardzo podobne. W sposób szczególny jest widoczne podobieństwo między olejem z Austrii oraz olejem z odcinka numer 135. Różnice pomiędzy olejem z odcinka numer 67 są delikatnie zauważalne, natomiast wyraźnie zaznaczam, że są to różnice marginalne. Podsumowując, otrzymano wysoki stopień podobieństwa badanych olejów. Hipoteza o lepszej jakości oleju silnikowego na rynku zachodnim nie została potwierdzona. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!